się teraz mówi o rewolucji AI i wszystkich zjawiskach, które się dzieją wokół sztucznej inteligencji, czy ona przejmie kontrolę nad światem, które zawody zlikwiduje, jakie zawody powstaną. Czy wyobrażacie sobie taką rzeczywistość bliższą bądź dalszą, w której najefektywniejszym liderem jest algorytm? Ja wrócę do tego, że leadership będzie zawsze o tym, żeby stymulować i pobudzać do działania po to, żeby osiągnąć jakiś cel albo zrobić jakiś progres. Wydaje mi się, że technologia w tym momencie jest przedmiotem dywagacji i jest bardzo ekscytująca dyskusja, która się toczy. Wydaje mi się, że o samych możliwościach może nie ma sensu teraz rozmawiać, bo nie ma tu chyba eksperta od AI na sali. Ja przynajmniej nie jestem, więc ja powiem tylko tyle, że wydaje mi się, że technologia, która będzie miała moc obliczeniową zbierania różnego rodzaju danych, setki, miliony, tysiące razy większą niż ludzki mózg, będzie super pomocnikiem, narzędziem, wspieraczem do tego, żeby podejmować jak najlepszą decyzję. Natomiast myślę o tym, że przynajmniej jeszcze jakiś czas będziemy my u steru i człowiek będzie musiał na koniec dnia zdecydować, jaki jest następny krok. Nie znam się, to się wypowiem. 20 lat temu kończyłem Wydział Matematyki Stosowanej z specjalizacją Sztuczna Inteligencja i Cybernetyka. 23 lata prawie temu. Zajmowałeś się AI-em, zanim to było modne. No właśnie próbuję to powiedzieć, że wtedy nazywaliśmy to systemy eksperckie, po pierwsze. Po drugie, mówiliśmy, że to jest dział matematyki, który mocno bazował na pewnego rodzaju ścisłej, naprawdę dobrej teorii. Co to znaczy sieć radialna z logiką rozmytą, co to oznacza z punktu widzenia budowania przestrzeni takiej albo innej matematycznej z taką metryką, z taką... Dzisiaj sprowadzamy dyskusję na temat sztucznej inteligencji, niestety do buzzwordów. Przykro mi to powiedzieć, ale słuchajcie, krew mnie zalewa, kiedy wypowiadamy się na temat sztucznej inteligencji, nie wiedząc w ogóle, co to znaczy na przykład przestrzeń Hilberta. Ktoś wie? Dzięki. Nie wkurzacie to? No. Do czego zmierzam? Ja jestem wyznania takiego, wczoraj słyszałem super teorię profesora, który powiedział mi, słuchaj Przemek, wierzę w to, że w którymś momencie algorytmy powinny być dopuszczane na rynek tak samo jak lekarstwa. I jest coś w tym, słuchajcie. Ja się nie boję powiedzieć, że wydaje mi się, że my skończymy w świecie, gdzie będziemy żyć z algorytmami. Zresztą my już żyjemy, jakby nie do końca może sobie zdajemy sprawę, mniej lub bardziej ułomnymi, które mniej lub bardziej wspomagają generycznie, niegenerycznie, ale jestem wyznawcą tego, że to będzie miłe, kiedy ludzkość zbuduje coś lepszego niż sama jest. A ty jak, proszę, uważasz? Ja myślę, że jest mi to bliskie, co powiedziałeś, Daniel. To znaczy, jest tyle rzeczy powtarzalnych w leadershipie. To znaczy, jest tyle rzeczy takich, które właśnie polegają na egzekucji, polegają na odbieraniu zadań. Przecież wiecie w ogóle, że bardzo duża część liderów nie odbiera danych pracownikom zadań. I tutaj często liderzy, na przykład mamy bardzo dużo takich doświadczeń w HR Hints, że liderzy się zasłaniają tym, że bo ja nie jestem micromanagerem. Nie? Jakby dać pracę i odebrać ją, to nie jest micromanagement, nie? Bardzo często ludzie mówią, bo jak ktoś jest samodzielny i very senior, to ja nie muszę tych zadań odbierać. Musisz. To nie chodzi o to, żeby kogoś śledzić, to nie chodzi o to, żeby kogoś podglądać, patrzeć mu na ręce, tylko chodzi o to, żeby dać zadanie, odebrać, powiedzieć dobra, dzięki, było mi to potrzebne, następny krok jest taki, nie? I to są rzeczy, które może AI wesprzeć, nie? W takim sensie, że jako przedłużenie to się już w jakimś stopniu dzieje, ale to na pewno będzie dużo bardziej doskonałe. To już wielka sztuka potrafić zdefiniować zadanie do wydelegowania i odpowiednio potem przekazać z odpowiednimi zasobami. Nie jest sztuką powiedzieć, jest coś do zrobienia, do it, tylko jest do zrobienia dlaczego, mówiłeś o tym dlaczego, po co, jak, jakimi zasobami, co ci brakuje, w czym ci mogę pomóc, jak się rozwiniesz, co dzięki temu będziemy mieli, co będzie następnym krokiem. Jest set pewnego rodzaju pytań, które od razu trzeba sobie zadać, żeby poprawnie odebrać, wydelegować zadanie. Trudna sztuka, wydaje mi się. Ja jej chyba nie posiadłem jeszcze, niestety.